piąty dzień jeleniogórskich spotkań teatralnych. Dzisiaj zaczynamy międzynarodową edycję tych spotkań. O godzinie 19:00 teatr Scitał przedstawi Oskara Panią Różę. A zanim zobaczymy to przedstawienie, powiem o wyjątkowej sytuacji, która mnie spotkała. Otóż na tych paru metrach kwadratowych znajdują się dyrektorzy trzech teatrów. Pan Martin Ottawa z Liberca i pani. Powinienem odwrotnie zacząć, ale. Ale ja jestem stary. Tak, poza tym ja się już od rana bardzo przyzwyczaiłem do pani Doroty. I pani Dorota Salma z Teatru Scitał. Nasi goście pojawili się tutaj ze względu na tajemniczy projekt JOŚ. Co znaczy skrót JOŚ? Ja mam ściągę. Jeszcze? Jeszcze tak. Ojbin, Śnieżka. Są to trzy szczyty górskie, które wyznaczają region, a w tym regionie znajdują się właśnie te trzy teatry. Widzę tutaj panią dyrektor Alinę Obidniak, więc ona na początku mojego dyrektorowania poradziła mnie, żebym utrzymał kontakty zagraniczne. I ja staram się wypełniać to zadanie, dlatego tutaj jesteśmy. I dzisiaj rano został podpisany taki list intencyjny, komunikat bardziej, bo list intencyjny został podpisany 21 września 2011 roku i wtedy ten projekt został zawiązany. Ja wyjątek tego listu zacytuję, który w jakiś sposób opisuje to działanie. Teatr to ojczyzna sztuki. Jego wartość jest z natury międzynarodowa. Muzyka, wizualizacja artystycznej formy, gestykulacji pozwalają artystom wyjść poza bariery językowe. Doświadczenie w posługiwaniu się obcymi językami w przedstawieniach teatralnych może być źródłem zainteresowania złożonym wymiarem innej kultury. Spotkanie współczesnych kultur to wielki prezent, który musi zostać uznany za szansę na pionierskie poczynania, które są w stanie stworzyć europejską tożsamość. Punkt szósty tego listu intencyjnego mówi: trzy teatry uważają się za główną siłę napędową kulturowego planu rozwoju dla regionu, który znajduje się na styku trzech granic i leży między górami, których pierwsze litery szczytów dały nazwę projektowi. I proszę Państwa, za chwilę zobaczymy taki warsztatowy przykład naszej współpracy, który przerodzi się w najbliższym czasie w pełni wymiarowy spektakl, grany, tak jest nasz zamiar, na scenach tych trzech teatrów. I mam nadzieję, że ten początek to z tego zaczątku, z tej małej roślinki wyrośnie ogromne drzewo współpracy. I na udokumentowanie tego, że wszyscy chcemy, żeby to się stało, został dzisiaj podpisany. Widzimy tutaj pieczątki. Bardzo istotny komunikat, mówiący o tym, że włodarze trzech miast, Liberca, Scitał, Jeleniej Góry oraz dyrektorzy trzech teatrów znajdujących się w tych miastach, będą ściśle współpracować w zamiarze pozyskania środków finansowych, żeby ta współpraca mogła się rozwinąć i zaowocować różnymi projektami, między innymi powołaniem festiwalu i przedstawień, które będą realizowane wspólnie między teatrami. Też już współpraca, jeśli chodzi o młodzieżową sekcję, odbywa się w pełni. I mam nadzieję, że powód, dla którego nasz spektakl Miedzianka będzie w styczniu gościł w Scitał, to jest też dobry
no jakby to powiedzieć, zwiastun tego, że będziemy działali coraz prężniej. A teraz zapraszam Państwa na ten fragment warsztatowy. I tyle. Być albo przestać. Przepraszam. Sługa techniczna. To w ogóle jest. To jest to, co ma sen. To w ogóle ma znaczenie. I baladna tutaj panuje. To jest nieprawdopodobne. Czaszka. Das ist... Ja, okay.
Otázka. Das ist... Wielkie. Otázka. Das ist... Wielkie. Otázka. Umrzeć? Spát. Nichts weiter. Umrzeć? Nichts weiter. Umrzeć? Nichts weiter. Wahr? Uciekajmy. Kurtyna! Kurtyna! Miała być kurtyna, przepraszam. Raus! Raus! Teraz zapraszam.